Ja na Firi już main jest. Nie no, pierwszy raz ten gram, ale Smurf już jest jak chcesz. Kurde, nie wiem co on robi, no przyciąga. Dziwny jest ten champion, z tego co widziałem znerfili już ją znowu z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. A jak ją tak patrzyłem na nią i widziałem w grach, to nie była jakaś super broken. A widziałem, że wszystko jest znerfili. QWE jest znerfili, obrażenia. Te Q to rzucasz gównem i to blida nakłada. Jak drugi raz rzucisz i trafisz, to blida aktywuje od razu. Czyli obrażenia zadaje z całego blida. Więc najlepiej dwa razy szybkie Q rzucić. Te jej takie szczeniaczki to jak bije w junglery i w championy, nie? To wracają. One dziwne mają HP strasznie, bo to jest ich pasek HP, to w dół spada. Ale one i tak praktycznie na odpiernięcia umierają. W to jest ten piękny point and click dash na mordę. A można tylko zablokować innym championem, nie można minionami zablokować, okej. Okay. To jest ten taki ciach-ciach skok. No i Elka to jest, że doładowani jesteśmy. Wiemy więcej, no zobaczymy. Wydaje, że po tych nerfach już jest słaba teraz, bo ja też widziałem, że ma takie Katarinka, co? No oczywiście, że na tym muszę mieć Katarinkę. Bomb landing jeszcze ma. Dużo nawet zadałem, ale jak z dwóch speli takich co trzeba trafić, to... To mogło być lepiej. Widziałem, że na midzie ją grałem głównie. To jest tak, że drugi poziom w nią od razu klikam w spell. Podejdzie, żeby Q rzucić pewnie. Czemu mam ciastka? No nie ma summoneru, czyli jungle mi na mordę zaraz przychodzi. O, wilku mowa. O, wilczku w tej sytuacji. Blokujcie go! Ona ignitowała mnie też, nie? No nie, no gdyby Katarina była nieśmiertelna, to byłby spoko, ale ona jest... nieśmiertelna. O, teraz nie trafiłem, to pewnie wleci. Nie, ona ma full HP już, ma z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Ja pierdzielę. Nie, muszę uciekać, stąd umrę zaraz. Do dupy to wyszło. Jakbym grał tego, to bym wygrał, bym grał po prostu... Może zostać? Conquerora jakbym grał, nie ten Fish Strike'a już bez... Ona mnie zabija, przecież mnie randa unuje, no więcej ode mnie bym. Nie znam trochę obrażeń tego championa, ale to nie jest nigdy wymówka. Ja pierdzielę, tylko widzę, że to tak leci, ale nie trafia w tych typów. No tak, no to ma dużo sensu. No nie mogę, miniony na mnie lecą. A tu jest wizja, no tak, no Grace wszędzie i wizję jeszcze postawił. O, jest... Oczywiście, że to jest jungle. No Gracie linia wygrywa. To ja na to mogę poradzić. No summonerów nie ma, no, przez to, że flesza nie miała, to była tak do zabicia. Nie wiedziałem, że Grace jest na krabie dalej, bym tego kraba godzinę bił w takim razie. To i mana się nie kończy. Kosmetyczna mana jest. O, chyba jungle defig troszkę. A chłopie będzie pingować, po prostu useless na kartusie. Dobra, nie denerwuję się, chcę gierkę zagrać, po prostu i championa przetestować. Sorry, ale ta 1-1 do Katarina była, nie powiem co. Oczywiście biorę sobie asasyna na mida, to mam junglera bez CC żadnego, no to jest klasyczek przecież.
Ja muszę z Rika stawać zawsze, bo to znika te ku. No dobra, dobrze wiedzieć. To co ja zrobię, jak on szósty poziom wbije, bo nie mam jak przerwać tego w ogóle, bo też nie posiadam żadnego CC. Nie, nie wierzę, że on to wygra. Ja tak zintowała i wyskoczyła w 5 milionów, no bez przesady, bez erki. Dobra, to Katarina jest... oddaję wina Katarina. Mogę to sprzedać, czy Grace zaraz przyjdzie? Oni dobijają za mnie te ulungi, to jest fajne. Nie, no teraz dużo straci, giga dużo i Grace'a nie ma na szczęście, no widzę. A, idzie w Divine Cinderella ta Katarina. Squishy są wszyscy, to w daskach chyba idziemy, nie? Mi się wydaje, że Eclipse też jest fajny, ale Dusklej też mi się podoba. No, mi się wydaje, że Conqueror jest chyba lepszy, pan syna tych speli ma na pieprze. Znaczy w sumie nie wiem, czy te pety nabijają Conqueror, ale pewnie nie. Jakby nabijały, to Conqueror by było fair. Bo te E to one są Recall, ten Affirm dostał 100% health. Czyli można te packmates'y, te moje szczeniaczki restorują health'a. To chcę po W, no Q, W, W i tak po prostu na mordę i potem E. O, no tak, no jak nie masz czempiona bez manki, to możesz tak robić. To jest agresywna szmula. Ja mam jakieś leczenie? Z tego, tak? Jak dwa Q trafię. Pół HP straciłem. Zrobił tego smoka? Zrobił. Szczerze, jak Erkot pali, to nie wiem, czy z nim nie wygrywam czasami. A, Grace tu jest. Dobra, to nie wygrywam. Muszę cofnąć. Ona mnie zabija na next backu. Na next RC znaczy się. Jeszcze mi się wydaje, że w tym krzaku dolnym sami czekałem na mnie, bo z wizji zniknęli. Ja dużo statystyk dostaję na tej RC, tak? Ile ja dostaję tego od 11, dobra, to może nie tak dużo. Dostaję shield, jak bije championa. Dobra, muszę pamiętać o tym. Nie no, wydaje mi się, że Alina wygram z tą Katariną na tej strajce. Kartus ma erę, to muszę patrzeć teraz. Nie no, bo nie lubię czempiona bez CC-ka grać żadnego, no to jest taki stricte po prostu asasyn. Skacząca koleżanka. Nie no, cooldowny mam, to nie mogę chyba. No, jak trafię dwa razy Q, to się nie da przegrać też. O, super. Odpaliłem R-kę. Myślałem, że ona też zerkuje, nie R-kowała. Może nie ma w sumie, na bocie może by było. No nie cierpię Katariny po prostu i ona zdecyduje, kiedy się bijemy. Nie ja, tylko ona se decyduje. Bo ona se zawsze może odskoczyć. Zierka w dupę poszła. Oczywiście, że zgrałeś tutaj, no jakby inaczej. No niestety, nie ma mojego junglera w tej grze. No ale R-kę zintowałem, no. Zintowałem R-kę. No ale jest troszkę jungle diffic na tym midziku, to na pewno. Nie wiem, co Caitlyn tutaj robi.
O, mój jungler. Na mida przyjść to zawsze jest, żeby CS-y zadupczyć. To jest idealnie się zrobi, ale pomóc tu komuś na tych innych liniach to nie. Dlaczego ja chcę od chłopa co kartusem gra? Aha, on to bierze wszystko. No to dobra, to się widzimy w lesie. Widzimy się na redzie, kolego. No jest troszkę diffik leśny. Nic na to nie poradzimy. Jest troszkę diffik leśny. Co gówno. No jest chyba diffik tutaj troszeczkę w lesie. Mało was tutaj chyba. Daska, ale raczej nic to nie. Może Eclipse'a? No już nie zrobię Eclipse'a. Chociaż może Eclipse jest tutaj lepszy. Bo on idzie w tanka, to zróbmy tego Eclipse'a. Nie no, R-kę za szybko odpaliłem w tej wymianie wcześniej, ale byłem. No widzicie, ona zrzuciła to i myślałem, że zacznie R-kować od razu. No ale co, no ona se może pushować i atakować. Idzie na bocika teraz. Nasz kartus w lesie zajebiście. Z gęcie cierpię kartusa mieć w teamie, po prostu naprawdę nienawidzę. Znaczy też jestem uselessem bez CC-ku, no ale no sorry, no ja pikowałem, first pikowałem w tej grze. Tylko dlatego to na chwili dostałem pewnie. Gdzie ona jest? Tu jest? Nie wiem, idzie jest pewnie. Mi się wydaje, że jak będę tak w plecy jak teraz, to nic nie będę robić to na siebie. Katarina. Nie, ten Fear Strike, no nie wiem, fajne to jest, ale. Na topa się przejść? To ta Camilla rozpierdziela tego Pantheona. Nie wiem, gdzie Roman, co patrzę, to jest albo się nie da, albo wszystko nie żyje. No Grace lubi przy mi 10, ma 5-0-1 frajerzyna, no. Znowu tu przyjdzie od góry. A ta już leci do mnie, po prawy musi kliknąć mi na mordę. I na pewno Grace'a nie ma w czaszku, nie? No, ucieka już. To już, już do domku uciekamy? Pierdzielaj. Zacząca małpa numer 1. Grace na bocie się wpierdzielę, to mogę playty robić. Nie, na topie. Sundererem pokonałem Katarinę. To no wam powiem, no to to nie jest takie łatwe. Żeby Katarinę Sundererem pokonać. Ale Ignite też chyba nie miałem. Dobra. Jednego playta zebrałem i ona wave'a traci. Okej, okay, okej, okay. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Katarina jest specjalna, ale tak się ciężko gra, no bo... Hejtuję mnie jak świnia. Mi się jakimś spadało, ten shield jest broken na tej chwili, ja co chwilę przecież mam te spele. Teraz bym sobie poszedł w co w sumie? Bańkę? Zbufali tego prowlera niby. No na W to działa i na E pewnie. Z bazy przychodzą, mogę smigować mimo wszystko. No co? No też miałem wycieczki na midzie, też miałem panteonowe wycieczki na midzie. Fajnie jest, jak panteon do mordy przychodzi. Nie wiem czy ja mogę, nie wiem czy tu Graves nie idzie. On mnie rozpierdziela, no właśnie. A że brandzi... Nie, za szybko streszowałem. Kartusery, nie, no myślę, że kartuserkę też mi potrzebuję. A szkoda, że w tej grze jestem sam w tej, na razie na tym idzie. Sam gram.
Osobnie sam jestem na tym, gdzie nigdy nie miałem pomocy od nikogo i to nie żartuję tak nawet. A do nich jak ktoś to Avengersi od razu się pojawiałem. I ktoś powie, że ja narzekam, ale to jest prawda, no. Więc mi się wydaje, że z tej sytuacji, że mam 2-2 i taką przewagę w CS-ach, to nie jest aż tak tragiczny. To mi się podoba ten champion, jak on może wskoczyć i jakiś inny champion daje mu dużo ten pole do popisu. I na chwili, że on sobie może skakać i robić co chce. Ja się leczę tylko na czempionek jak trafię. A TW się skaluje wręcz z R-ką, nie? To jest też... No nie, co ja mam zrobić? No nie, no kartusa tu nie ma i my tu się bijemy z jakiegoś powodu w tym lesie, no to super. No ale kartusa gra solo gierkę, no taki champion też jego piękny. Nie, gra przy najsilniejszej linii, no to jest klasyczek, wiesz, ten chłopak już wiem, znam jego po prostu rodowód, co... Ja sam będę przy najsilniejszej linii siedzieć grać. Która 1 na 1 wygrywa. O, pomoc mojego teamu przyszła. Pani Caitlyn przyszła... Katapultę zapierdzielić przyszła, super. Dobra, się wypierdziel, tutaj idę sobie na bota. No, już zostaje, do ciebie zostaje. Może CDR-y byłyby fajne na niej? No, może buty po CDR-y byłyby lepsze, jak tak patrzę. Idę, ja rozpierdzielę. Wspomniałem Kajtuj do lewej, do mnie? O, no coś wiem, ma info od Boga. Dęcz tego to jest tragiczny z tego dasza. Ta R-ka mi daje ten, nie? Champion Reveal. Daj movement speed? A, daje movement speed. Muszę też o tym pamiętać. Pomogę ci kiedyś, jak ty mi na idzie pomogłeś. Nie dałbyś sobie rady z tym wave'em. Mamy Soul'a w sumie, no to jest okej. Okay. Ja nie chcę być tym pierwszym. Właśnie nie chcę chyba być tym, co wchodzi pierwszy zawsze. A czy one znikają te wilki na... i potem się leczą do full, okej. Okay. Pierdzieli to. Potraszowo. Czterka nie zresetowała, nie? Nie trafiłem. Chociaż mogłem bić jak miała R-kę. No nie wiedziałem, że R-kuje. Nie trafiłem drugim Q. O kuźwo. O, to jest ja zintowałem. Myślałem, że tutaj gdzieś są. To ta Kamila przeskoczyła 300... Nie wiem. Champion takedown, czyli ja muszę zabić. Czyli nie zabiłem tego Gravesa, no to zajebiście też. Ekstra. Nie, mogę to lepiej tutaj zagrać. Na pewno dało się to lepiej zagrać, ale to tak wszystko jest spierdzione, wam powiem. No, zapomniałem, że nie mam linii swojej. Nie wiem, czemu Kamila tak późno w ogóle przyszła na tę walkę, czy ona nie umarła gdzieś, nie wiem w sumie. No wiedziałem, że smoka nie bić i Gravesa, no ale ja nie wiem, to na chwili jakoś tak... Nie wiem, nie ma takiego bursta, nie rozumiem trochę tego. Te dużo bije, tylko tym trafić jest ciężko, bo no tak... To są dwa ciążki. No właśnie, znowu zintowałem trochę, ale... On też ma eklipsa. O, ten nie, Conqueror mi się bardziej podoba chyba, bo i tak nie idę full letality, bo te full letality śmierdzą kupą za przeproszeniem. Tylko mnie ciekawi, że oni ją znerfili tam na chwili, ona mi się taka silna wcale nie wydaje. A mocno ją znerfili, tak jak mówię, każdy spell jest znerfili, weźcie sobie w patchnoty te najnowsze. Erkuj. Ładnie. Nie, ja muszę pamiętać, że kurzu, nie mogę z Q zaczynać.
Tylko ten kółek nie traficie, to ten champion nic nie robi, tak nie żartuję wam. A nie macie powiedzmy jakiegoś spela, żeby... Czy w locie W można... Nie, muszę zobaczyć, czy W podczas W można używać tego, ale chyba nie. Widzę Katarinę build, to wiem, że przegrywam, bo złożył losowe itemy. Ultimate Bravery gra chyba. Z Elką bym zamiał, ale nie dogonię, nie musiałem go ustawić. Ja nie mogę sobie wave'a sfarmić, co? Chciałem tylko Katarinę zmaczować, no już się na mnie nie krzyż, bo sobie wave'a spuszczałem jednego. O! Dokować? Dużo dodałem tych double dotek. Może szybko teszowałem? Nie wiem, czy ten flash był dobry, ale tak wiedziałem, że dostanę na mordę i zdechnę pewnie. Za szybko trochę odflashowałem. A się może z niego wtedy mogę. Ja chyba wierzę zresztą, po prostu nie wiem. Czemu mnie tę kartę zostawił? Nie, mało bije, jeszcze, że mówiąc, cholernie mało, co jest? To jest Brandini tylko, a sobie ma HP dużo. Mało mu zadałem, ale ma HP dużo, to znaczy dużo, no, ma 350 zdrowia dodatkowego. Może w daska było być. Tylko problem taki, że te lety itemy są kupą. Ten Axiom został buff, ale na co jest ten Axiom, jak tak refreshuje mi się. A to jest, że refreshuje się. Czyli nie, że na nowo mogę kliknąć, tylko że po prostu długo się przedłuża. Okej, dobra, to ja jestem Ulungiem jednak. Ja nie chcę więcej chyba letality składać. Bym sobie Black Cleaverka jakiegoś złożył bardziej chyba. Mają tabliczki. Albo Seryldę, no, Seryldę mogłem zrobić. Cooldowny bym się przydał. Dobra, to może Seryldę zrobię, już kupiłem to. Dobry fight trzeba zrobić tam na Fury i będzie cacy. O, fajną flankę ta Kamila. Gdzie oni są wszyscy? Za ścianką. Katarina stół, ja szukam na mapie. Ma bez wejdzie. Nie wiem, smoka oddali przynajmniej. Dużo mam tych packmate'ów. A im się skaluje AD też. 33-43 ability użyję. Nie no, główne obrażenia to jest te Q na pewno. Jak 2Q traficie. Dobija się przyjemnie tym czempionem, bo dużo biją te chłopy. Poszli Barona, to idę z nimi. Panika mi wróci, zaraz to jest Vayne. Grace żyje, ale chyba nie wiedzą, że robimy, no. To ładny kod. No się tak stiltowałem, nie lubię Wirli kartusa, on tak mało robi. A ja mam mam taką linię na midzie, nie? No już tam to tłumaczyłem, że to jest, nie, aż ty dostanie pomocy, trochę to wygrywa do końca ten mecz, a drugi musi pod wieżą siedzieć. Też tego nie lubię, być delegat na takie czempiony. A Katarina na Fury to na pewno się do tego zaliczy. Na czerwonkę mi zmień. Mam 3k HP teoretycznie, no to dużo mam tego HP. Powiem tak, że trochę się pod Sunderera i Botka wbija. Ale teraz robię Seryldę. Na pewno robię teraz Seryldę. W sumie kolektora mogę spróbować zrobić, kolektor jest git. Ale to się skaluje, nie muszę RP kliknąć, żeby był większy z tego wu, nie? No ja mogę iść do Katarina, znowu mi okrzani ta Kamila. Z tym idem? Nie wiem, fajnie by na botek kogoś wysłać, to darmowy turret przecież. Kamila ma TP-ka, powinna iść na botę. A nie wiem, w takim sfridżowaniu to ja nic nie robię, szczerze mówiąc, tylko bańkę stracę za darmo. Pierdzieliła w nich.
dostał. Aha, no samą Merkę zabiło wszystkich. No nie wiem, czy też ta gra znowu skończy antyklimatycznie. Dowota strategicznie. No Wave'a nie mamy. A się zmieniło dużo w tym kartusie, piźnierkę i wszyscy umierają. Nie mówię się, że ta gra się tak skończy. Dajcie mi sobie pograć tym czempionem. Wszystkie gry się tak samo kończą. Jakiś jeden tipać z dupy i koniec gry. Działa to w turety? Potestujemy sobie przynajmniej. Nie wiem, czy biją więcej. O, zbierałem hafby, zbierałem te. Agro zbierają. Don't mind me. Just taking the turret. On tu jest sam na razie. O, fajnie go rozpierdzieliło. Ja mam R-kę. Ja mam agro, może nie wiem, dużo mi zadało coś. O, spaliłem dotkę. O, kutro jedno trafiło. A Vayne mi tyle zadała. No, ten Brand fajnie pęknął. To nie jest takie broń deadowe jak myślałem, bo trzeba rotować tymi spellami, żeby te wilczki były. Bo one biją więcej, tylko ja tych wilczków nie widzę, jak one zadają damage w ogóle, jeśli mam być szczery. Ale jak potem macie ich chyba 6 na tym trzecim poziomie, ile ich mogę mieć maksymalnie? Mam 3, bo to z levelem to mogę mieć 4 potem? Nie, 3 jest max, ale tutaj dodatkowo mam zawsze 4, czyli mam 7 ich tak wszystkich, okej. Okay. Fajne. I one dużo biją nawet. No to mogę Mawa, Steraka, bo Serildę zrobić, albo Serildę robię do obrażeń. Devnest też jest spoko, taki trochę do dupy build zrobiłem, ale no... Nie wiem, czy full letality jest takie superowe, jak mi się wydaje. Shorin też brzmi spoko, te cooldowny dostanę, a Serilda też daje cooldowny. Ale ten shield ma chory, no i to fajnie z Eclipsem działa, ale to tylko jednorazowo jest. Ale 600 shielda dużo daje. TQ jest najgorsze, chcę TQ nie trafić, to jest wzięte. No nie mam jeszcze inhibitory wzięte, nie mogą podejść do tego smoka nawet. Nie ma bata, że mogą cokolwiek zrobić. No idę po Cyrildę, się możemy bić. No w sumie szkoda mi trochę sprzedawać tego. Idziesz sobie na dół po te? Dziękuję, że potrzebuję. Fajnie by nie zrobili teamfightu bez mnie, chcę na full, na takim powiedzmy prawie full beat, że zobaczyć ile bije. Nie idźcie, czekajcie, bo się wpierdzielicie i sam nic nie zrobię w tej grze, bo się nie dasz nic samemu zrobić. To jest taki build, nie wiem, jakiś Kainowy można powiedzieć, panteonowy, no, taki bruzerowo bardziej ofensywny. Katarina nic nie bije z tą Sunderem, całe szczęście, że to znerfili trochę. Żyje? Przeżyła, wiem. Come on, kajtuje, uciekaj stamtąd. Nie wiem, co ją zabiło. Kartus jest taki świniak, jak czeka z tą Merką. Ale pizło fajnie. O, nic mi nie zostało do jedzenia nawet. Co mi te psy strzelasz? Ten im cały las zabiera i Barona robi solo. Ale jest zła taka ila, że nie skończyłem. Ty zrobił? Nie. Zrobił, dzielny jest ten kartus. Przepraszam, na niego krzyczałem, ale no... Nie lubię wirli takich junglerów, po prostu są awcy.
Dobra, czekamy na Avengersów i idziemy. Chyba, że stopłacza nie mam, no nie miałem kasy, żeby kupić. Mogę cofnąć w sumie. Z Baronem szybko cofnę. To nie ma bata, że nie stracę tak tej bańki z tyłka. Chcę damage zobaczyć, wejdź się może odpalę. Tylko dwa klop armory, ale... No co, odbijamy się czy nie? Nie zażarłem. Wygląda zażarłem. Nie, no fajna ta na chwili, tylko że snowballowe kubsko kolejne mi się wydaje, nie? Dajcie znać co sądzicie. Tworzę narzekańsko na początku niepotrzebne.